Ojej, jest tak nudno, że w ogóle nie wiem, co robić. O, Suzy! Ciekawe, co ona znowu knuje. Najwyraźniej ma jakiś plan. Potrzebuje drabiny. Ojej, jak tu głośno i skąd się wzięło tyle kurzu? Wow! Gotowe! Wprowadziłam swój genialny plan w życie. Jest jeszcze lepiej niż na papierze. To moja wymarzona sypialnia. Suzy, po co to wszystko zbudowałaś? Żebym mogła mieć własne terytorium. Skoro tak, to ja też coś wymyślę. Ojej, jak tu dużo śmieci. Skąd one się wzięły? Chyba po prostu zapomniałem posprzątać. Co się dzieje? Skąd się wzięły te wszystkie papierki? Ała, moja głowa! Zak, co ty robisz? Dlaczego rzucasz we mnie tymi wszystkimi śmieciami? Wprowadzam swój plan w życie. No, jeszcze muszę go dopracować. Wygląda na trochę niedokończony, ale dobra. Zrobię to później. Spójrz, Suzy. Zrobiłem taki sam kącik jak twój. Oh, yeah. Wielkie mi rzeczy. Nic nadzwyczajnego. Skoro Zak śpi, to podkradnę mu poduszkę. Co ty robisz, Suzy? To moje, oddaj to! Nie, nawet nie mam zamiaru. Wszystkie te poduszki są teraz moje. No i jeszcze czego? Akurat ta jest moja. Puszczaj, bo ją rozerwiesz. Już ją podarłem. Dobrze ci tak. Nie chcesz się dzielić? No to masz. Dobra, i tak mam dużo więcej poduszek od ciebie. Zabieraj to. Co zrobić z tymi strzępami? Wiem, mam pomysł. I pyszny obiad gotowy. No, indyk wygląda niesamowicie, ale teraz go nie chcę. Wezmę tylko obrus i uciekam. Ups, wszystko zepsułem. No, trudno. Co tu się dzieje? Dlaczego na podłodze leżą talerze? Mój idealny obiad został zrujnowany. Dobra, muszę lecieć, pa! A ja muszę się teraz uspokoić. Moje nerwy są bardzo napięte. Jak dobrze, że mam pokój popyt. Pomaga mi się zrelaksować. Niesamowite. Hamak to genialne rozwiązanie. A teraz urządźmy imprezę zombie. Przerażające, prawda? Co to jest? Zak, chcę cię zapytać o to samo. Co to jest? Wygląda jak latający spodek. Też coś takiego chcę. Suzy, to jest najprostszy przykład. Ale nie wiem, jak go rozwiązać. Ojej, chwileczkę. Zobaczyłam coś, czego potrzebuję. Ej, nadal tu jestem. Podobnie jak ten przykład. Dziękuję za przypomnienie. Na pewno go rozwiążę, ale innym razem. Teraz potrzebuję tych kolorowych karteczek. Złodziejka, nie ujdzie ci to na sucho. Suzy, trafiasz na czarną listę. Dopadnę cię, łobuziaro. Gotowe. Dostaniesz nauczkę. Niesamowite, z tych karteczek wyszła tęczowa ściana. Jest przepiękna. Wygląda bardzo ładnie. Chyba Zak gdzieś poszedł. Świetnie, najwyższy czas na przekąskę. Dobrze, że moja lodówka jest zawsze pełna słodyczy. Zak, co ty robisz? Jem czekoladę, nie widzisz? Trzymaj się z dala od moich słodyczy. Mam lepszy pomysł. Wezmę coś pysznego z automatu. Kurczę, nie mam pieniędzy. Co ja teraz zrobię? O, chyba coś wypadło. Tak, to KitKat. Wow, więc nie potrzebuję kasy. Spróbuję jeszcze kilku uderzeń. To działa! Słodycze sypią się jeden po drugim. Świetnie! No to kontynuuję. Cześć, czy chcesz mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Ups, to policjant. Nie poznałem go od razu. Chyba muszę już iść. Co ty robisz? Oddaj mi tę odznakę. Ups, przypadkiem mi wypadła. Muszę szybko zabrać automat, dopóki nie wrócił. Hurra, znalazłem moją odznakę. Gdzie się podział ten chłopak? To dziwne, nie ma też automatu. Kurczę, dałem mu uciec. No trudno. Powiedzmy, że dziś nie jest mój dzień. Muszę natychmiast udać się na odpoczynek do mojego sekretnego pokoju. Uwielbiam koktajle. Czuję się jak w raju. Jak tu fajnie.
Niewiele zostało do zrobienia. Już prawie mam ten automat w pokoju. Brakuje mi tchu. Co to jest? Automat ze słodyczami? Dokładnie. A teraz jest mój. Jest 1000 razy lepszy niż twoja mała lodówka. Chyba muszę trochę odpocząć. Miłych snów. No dalej, naprzód. Uda nam się. Właśnie tak, wspaniale. Uwielbiam grać na konsoli, to świetna zabawa. Wow, konsola. To wygląda fajniej niż moje lalki. Zak, daj mi zagrać, ja też chcę. Stój, nie możesz przekroczyć tej granicy. Zak, przestań, to jest nasz wspólny pokój. Skoro tak, to wypowiadam ci wojnę. Wkrótce przesunę tę granicę. Co to jest? O nie, to bomba! Miłego lotu, Zak. Świetnie, teraz to ja mam joystick. No to zaczynam grę. Suzy w końcu dopięła swego. Jesteś wredna, wiesz? Wojna, mówisz? No dobra, przyjmuję wyzwanie. Auć, to boli. Kręci mi się w głowie. Nie trzeba było naruszać mojej granicy. Dałeś się nabrać, a masz! Specjalnie udawałam, że mnie znokautowałeś. Koniec z tobą! Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Co tu się dzieje? Dlaczego robicie tyle hałasu? O, widzę, że bawicie się razem. Jak miło. No dobra robota. Teraz masz kłopoty. Trzymaj się! Nasza walka się jeszcze nie skończyła. Trzeba wyrównać rachunki i dowiedzieć się, kto jest lepszy. Zobaczmy, jak radzi sobie wróg. Tak, widzę Suzy. Nadszedł czas na główny atak. Uwaga, nadchodzę i mam niebezpieczną broń. Suzy, radzę ci się poddać, bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Właśnie tak, dopadłem cię. Ej, czemu milczysz? O nie, to fałszywka. Podsunęła mi sztuczne nogi, jak mogłem się na to nabrać? Niespodzianka, Zak. A masz, nie powinieneś był wchodzić na moje terytorium. Zostaw mnie natychmiast! Nic nie widzę! Zaraz się przewrócę! Mam cię! A właśnie, że nie! Ja już uciekłem! Ręce do góry, Suzy! Poddaj się! Czy ty do mnie właśnie strzeliłeś? Już po tobie! Koniec gry! Suzy, przestań! Przestań! Musimy się uspokoić! Chyba troszkę przesadziliśmy. Zgadzam się, teraz nasz pokój nie wygląda dobrze. Może się pogodzimy? Dobry pomysł, sama chciałam to zaproponować. Suzy, spójrz co za trafienie. Całkiem fajne, prawda? Masz ochotę na coś pysznego? Właśnie podjechała ciężarówka pełna smakołyków. Dziękuję, Zak, jesteś taki miły. Nie ma za co, Suzy, dla ciebie wszystko. No to może zagrajmy razem. To właśnie nazywam muzyką. Stop! Dokąd to? Co tu się dzieje? Suzy, co robisz? Kim są ci ludzie? Nie wchodź na mój teren, przecież to ustaliłyśmy. To pracownicy, którzy pomogą mi upiększyć swoją część. Upiększyć? Przecież nie budujesz tu pałacu. A skąd wiesz? Może i pałac? Może pan wchodzić, proszę. Pokaż mi ten plan. Ej, oddaj to! Stój, nie możesz przekroczyć linii. No i dobra, już skończyłam. Dziękuję, oto zapłata zgodnie z umową. Ale mi to plan. Zaraz pokażę ci, jak zmienić pokój w coś naprawdę fajnego. W mgnieniu oka mogę stworzyć fajny domek pod łóżkiem. To będzie odjazd. To tutaj i nie ma potrzeby zatrudniania pracowników. Co prawda poduszki nie chcą się trzymać. Co robisz? To był mój pomysł. Domek pod łóżkiem. Wstydź się, złodziejka. To nie był twój pomysł, żeby zrobić sobie domek pod łóżkiem. Nie oskarżaj mnie. W moim domku będzie o wiele fajniej. Kurczę, wiem.
Jess, możesz na mnie patrzeć i mi zazdrościć. Bardzo dobrze się tu bawię. Właściwie to ja też zamierzam sobie zrobić fajne miejsce. Wow, zniżki na zabawki. Muszę odwiedzić ten sklep. Ręce precz, niczego nie dotykaj, możesz tylko patrzeć. Dobra, dobra, ja tylko patrzę. Nikt nie odważy się zabrać moich zabawek. Zwłaszcza za darmo. Wow, to Huggy Wuggy. Ręce, pamiętam. Wow, a więc jest tu też wielki Huggy Wuggy. Oczywiście nie mam tyle pieniędzy, ale myślę, że rozwiążę ten problem, dopóki ochroniarz nie patrzy. Co się dzieje? Czuję, że coś jest nie tak. Ale co? Cześć, jak leci? A, gadająca zabawka! Pomocy! Muszę pilnie dostać się do mojego sekretnego pokoju. Jakie to straszne. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie. A ja mogę się zrelaksować i odpocząć. Witaj, kaczuszko. Opowiem ci, co właśnie zobaczyłem. Co za tchórzliwy ochroniarz. Ale ja nie jestem złodziejką. To wszystkie pieniądze, które mam. Mam nadzieję, że wystarczy. Suzy, spójrz! Też mam co położyć pod łóżkiem. I jest to coś znacznie fajniejszego niż zwykły koc. To jest koc Huggy Wuggy. Tak, Jess jest trochę dziwna. A teraz nadszedł czas na udekorowanie mojego pokoju plakatami i innymi fajnymi rzeczami, które stworzą przytulną atmosferę. Tak, mi też by się to przydało. Haha, mój domek wygląda fajniej niż twój. Ale to nie potrwa długo. Wymyślę sposób na upiększenie mojego pokoju. Co wy tu zbudowałyście? Tatusiu, mogę pożyczyć twoją torbę? Nie, chcę różową torbę, a nie plecak. Chcę być uczennicą. Bardzo dziękuję, jesteś taki dobry. Tu jest pięknie, zbudowały prawdziwy pałac. A, kto to jest? Huggy Wuggy. To świetna ochrona przed wszystkimi intruzami. Dzień dobry, w końcu przyniosłam mój esej. Czy mogłaby pani go sprawdzić? Jasne, najwyższy czas, Suzy. Pewnie jest pani głodna. Może ma pani ochotę na jabłko? Akurat mam tu przy sobie. No nie odmówiłabym. Oj, przepraszam, to przypadkiem. Następnym razem bądź ostrożniejsza. To moja szansa. Przykro mi, ale potrzebuję tej tablicy. Znalazłam. Ej, Suzy, gdzie jesteś? I gdzie jest moja tablica? Jak mam teraz prowadzić lekcję? Dobra, najważniejsze to się nie martwić. Znam sposób na wyrzucenie z siebie emocji. Proszę bardzo, a masz, złodziejko. Jabłko mówisz? A masz za jabłko, za tablicę. Jess, teraz mam coś o wiele fajniejszego niż twoje plakaty. Mogę narysować każdy plakat, jaki chcę. Możesz patrzeć i zazdrościć. Co? Skąd wzięłaś tablicę? Do czego w ogóle jest ci potrzebna? I tak nie umiesz rysować. Ja nie umiem rysować? To ty nigdy nie rysowałaś. Zaraz ci pokażę. Co ty? Apsik! Wiesz, to naprawdę ci pasuje. Jakbyś tak właśnie miała wyglądać. Bardzo zabawne. Przez ciebie muszę się umyć. Pomysł z tablicą był genialny. Co może być fajniejszego niż wielki rysunek, który zawsze można zmienić? Pokój należy uzupełnić słodkimi zabawkami. Na przykład ta lampa w kształcie jednorożca.
Lampa? Komu potrzebna jest twoja lampa, gdy ma się cały sznur lampek? To raczej ty możesz mi zazdrościć. Tak, jest pięknie. Ojej, naprawdę. Co mam robić? Mój jednorożec wygląda teraz żałośnie. Zgadzam się. Nie może się równać z moimi lampkami. Co robić? Ja też potrzebuję czegoś fajnego. I chyba wiem, gdzie można to dostać. Mam jednego małego przyjaciela. Jestem Hulk, zły i przerażający Hulk. Hej, Quentin, pomożesz mi? Potrzebuję twojego misia. Mogę go wziąć? Mojego misia? Ale ja go uwielbiam. Dlatego nie, nie możesz. W kogo jesteś taki chciwy? A gdybym ci dała na przykład Nutellę? Oczywiście jestem tylko dzieckiem, ale nawet ja zdaję sobie sprawę, że to za mały słoiczek. Jaki chciwus. A co z chipsami? Pringles? Chipsy? Tak, chętnie bym je zjadł. Ale to nie wystarczy. Potrzebuję czegoś innego. Dobra. Został mi tylko kubełek lodów. To wystarczy? Wow, tak, daj mi je. No to mogę wziąć misia. Dobra, po prostu daj mi te lody. Hurra, dzięki ci bardzo, Quentin. Muszę już iść. Co to jest? Gdzie są lody? Oszukałaś mnie. Nie da się oszukać Quentina. Muszę natychmiast udać się do mojego domku. Patrzcie, moi wierni przyjaciele. Ta dziewczyna mnie oszukała. Trzeba coś z nią zrobić. Narysuję na jej zdjęciu wąsy. Widzę, że Pikachu jest zachwycony tym pomysłem. Tak, jestem geniuszem zła. Dobrze ci tak, Suzy. Uff, chyba jeszcze nie zorientował się, że go oszukałam. Ale udało mi się zdobyć misia. Wreszcie będę mogła zrobić sobie prawdziwe niebo. Chmury, które świecą różnymi kolorami. Och, to jest piękne. Muszę tylko włączyć światło. Rewelacja. To się nazywa oświetlenie. To lepsze niż jakiś tam sznur lampek. Na pewno będę głodna, więc lodówka pełna różnych smakołyków mi się przyda. Lodówka? Dokładnie, ale taka mi nie wystarczy. Chyba wiem, gdzie mogę znaleźć większą. Mamo, przepraszam, później to zwrócę. Ojej, dokąd zmierzasz z taką dużą lodówką? Jedzenia nigdy za wiele. Co? Gdzie jest nasza lodówka? A gdzie są nachosy? Były dla gości. Nic nie rozumiem. Co tu się dzieje? Gdzie to wszystko przepada? Nie można się odwrócić nawet na chwilę. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż uratować ciasto. Stop! Wiedziałam, że to ty. Jestem taka wściekła. Muszę natychmiast iść do mojego domku. No co jest, pajączku? Przyszłam, żeby się odstresować. Powinieneś widzieć, jak ciężko jest być matką nastolatki. Ale tutaj mogę zapomnieć o wszystkim i po prostu się zrelaksować. No, od razu inna sprawa. Lepiej już się czuję. Gdzie ty byłaś? I skąd masz ciasto? Jesteś po prostu zazdrosna, bo nie masz tortu. I co zamierzasz z nim zrobić? Wypić herbatę z Hagiwagi.
pokazaj mi. Mogłabyś się podzielić tym z przyjaciółką. Jestem taka zmęczona leżeniem. Fajnie jest mieć telewizor. Można obejrzeć tyle fajnych rzeczy. Widzisz, Jess? Ja się wcale nie nudzę. Właśnie, potrzebuję telewizora. Chyba znowu zgłodniałem. Pójdę do kuchni wziąć jakąś przekąskę. Bardzo potrzebuję telewizora. Mam nadzieję, że tata zrozumie. O, cześć! Co słychać? Cześć! Nie musisz się martwić. Właśnie zobaczyłam, że twój telewizor jest przekrzywiony. Wielkie dzięki. Czekaj, a gdzie jest mój telewizor? Mała złodziejka! No kto to widział? Kradzież w biały dzień! Wstydź się, muszę iść do domku. Kochanie, przyniosłam ci coś do picia. Chcesz kolę? A, wiem, gdzie on jest. Co ty tam robisz? Ojej, zamknij drzwi, jak ci nie wstyd! Co zrobiłaś? To telewizor tatusia. Nie jest ci wstyd? Mnie? Po prostu jesteś zazdrosna. Teraz mogę oglądać i słuchać, czego tylko chcę. Nie, to jakieś nudy. No a tego sobie posłuchamy. To okropne! Nie wytrzymam tego! Jestem już zmęczona, znowu mi się nudzi. A mnie czeka wspaniała zabawa. Zobacz, co przyniosłam. To prawdziwa bitwa taneczna. Zaraz cię załatwię. Obserwuj i ucz się. Co? Co ja cię pokonam? Raczej ty obserwuj się ucz. Jak super! Zgadzam się! Wygrałyśmy! Gratuluję! Siostrzyczko, musimy to robić częściej. Zgadzam się. No to co, bawimy się dalej? Tak! Najpierw musimy pozbyć się tych wszystkich śmieci. Dlaczego tu jest tyle niepotrzebnych rzeczy? Nigdy nie sądziłam, że moje moce przydadzą się podczas sprzątania. Gotowe! Mogę nawet przesuwać łóżka. Ale najważniejsze to pozbyć się tych wszystkich drobiazgów. Co z powodzeniem udało mi się zrobić? Super! Dobra, co jest dalej w planie? Dalej to już twoja praca, Lili. Bardzo chętnie. Zaraz zasadzę w tej magicznej ziemi równie magiczne nasiona. A ja to wszystko podleję wodą. Przy okazji również magiczną. Super! Teraz z tych nasion wyrośnie prawdziwe łóżko. Zobaczcie, jakie jest ładne i mocne. Fajnie. Ale jedno łóżko nam nie wystarczy. Musimy natychmiast zrobić drugie. Ja i moje ogniste supermoce zdecydowanie sobie z tym poradzimy. Zrobione. Teraz mamy dwa fajne łóżka. Dziewczyny, czas zacząć je malować. Okazuje się, że ta czynność jest bardzo kojąca. Wszystkie te rośliny tylko przeszkadzają w malowaniu. To straszne, co za syf. Farba powinna zakryć ten brud. Myślę, że wyjdzie bardzo fajnie. Jak bardzo podoba mi się ten kolor.
Dziewczyny, nie możemy zapomnieć o drabince na górę. Ją też trzeba pomalować. Zgadzam się. Ale wydaje mi się, że dużo fajniej jest wlecieć na górę z pomocą supermocy. Właśnie tak. Przy okazji nie zapomnijcie pomalować dołu równie dokładnie jak ja górę. Jakie fajne łóżko nam wychodzi. Zgadzam się. Dziewczyny, świetnie sobie radzimy. Pierwszy etap zakończony. Teraz trzeba zadbać o komfort. A raczej sprawić, by łóżko było niesamowicie przytulne i miękkie. Dodatkowo nie zaszkodzi udekorować go roślinami. Jak ładnie. Już każdy powinien zrozumieć, dlaczego rośliny są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Nie dość, że mogą stanowić fajną dekorację do wszystkiego, to jeszcze mogą tworzyć prawdziwe ściany. Dzięki czemu nikt nie będzie ci przeszkadzał podczas snu. Teraz jest o wiele przytulniej. Lili, prawie skończyłaś. No to czas, żebym i ja udoskonaliła swoją część łóżka. Nie ma nic delikatniejszego niż biała i puszysta chmurka. Trzeba tylko rozłożyć ją dookoła. I dodać jakieś oświetlenie. Jak pięknie. To tak, jakbym siedziała na prawdziwej chmurze. Prawdziwa magia. Ja też przyniosłam różnego rodzaju kocyki i poduszki. Ale dla mnie to za mało. Będzie idealnie, gdy postawię tu jeszcze basen. Lucy, możesz mi pomóc? Chcę, żebyś go nadmuchała. Z łatwością. Czego się nie robi dla przyjaciółki. Bardzo dziękuję. Super! Jak szybko! Pozostaje tylko napełnić go wodą. Idealnie. Teraz moje łóżko jest prawdziwą strefą relaksu. Nie ma nic fajniejszego niż pływanie w basenie. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi. Szczególnie, gdy wokół są takie urocze kaczuszki. Ach, już mi się znudziło. Lucy, znowu potrzebuję twojej pomocy. Wysusz mnie. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra, nie przeszkadzaj mi, bo ja tu medytuję. Nie ma nic wygodniejszego niż czerwony koc i czerwone poduszki. Kiedy dekorowałam łóżko, zrobiłam się bardzo głodna. Chyba wiem, co zjem dziś na obiad. Na początek przyda mi się ognisko. Gotowe! Teraz wykorzystam ten ogień, aby zrobić sobie pyszne pianki. O tak, uwielbiam marshmallows. Dziewczyny, życzcie mi smacznego. Czegoś tu brakuje. Wiem, trzeba dodać kilka szczegółów. Na przykład kwiaty. Będą idealnie pasować do mojego wnętrza. Trzeba też dodać troszkę światła. Oj, robię się głodna. Czy komuś będzie przeszkadzać, jeśli obok naszych łóżek wyrośnie drzewko pomarańczowe? Wow, jestem za! Wspaniale! Uwielbiam pomarańcze. Poza tym to świetny deser po obfitym obiedzie. Tym bardziej, że jem tylko pokarmy roślinne. Zgadzam się z Lili, też brakuje mi tu kilka detali. Myślę, że czerwone zasłony będą idealne.
super. Teraz naprawdę czuję się jak w domu. Tu jest tak przytulnie i pięknie. Dodam jeszcze troszkę światła. No, rewelacja. Mnie też czegoś tu brakuje. Ale czego? Wiem! No, rybko, zaraz zrobię z ciebie smaczne danie. Nie martw się, nie oddam cię temu rzeźnikowi. Ej, gdzie się podziała ryba? Co ja będę jadł? Teraz mam przyjaciela. Nazwę go Nemo. Z nim będzie o wiele przytulniej w moim małym wodnym świecie. Co by tu jeszcze dodać? Wiem! Przydałoby się troszkę prywatności, dlatego powieszę zasłonki. W ten sposób odizoluję się od reszty. No i oczywiście troszkę światła nie zaszkodzi. Pięknie. A ja tęsknię za moimi przyjaciółmi chmurkami, ale szybko to naprawię. To nie wszystko. Tęcza idealnie wpasuje się między obłoki. Kto nie kocha tęczy? Na pewno nie ma takiej osoby. Jak ładnie. Mogłabym podziwiać to bez końca. Dziewczyny, miałyście rację. Zasłony też by mi się przydały. Dzięki nim stworzę wrażenie, jakbym naprawdę siedziała w chmurach. Trzeba tylko dodać troszkę światła. No co o tym sądzicie? Uważam, że jest przepięknie. Dziewczyny, skoro już wszystkie skończyłyśmy, to zorganizujmy dyskotekę, żeby to uczcić. Jesteśmy niesamowite. Popieram. Coś przyniosę. Będę za minutę. Zrobiłem wspaniały tort. Muszę tylko dodać troszkę kremu. Wow, tort! To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Co tu się dzisiaj dzieje? Gdzie się podziało moje ciasto? Dziewczyny, przyniosłam tort. Pospieszmy się i zjedzmy go, aby uczcić nasze nowe domki. Dzięki. O tak, jest pyszny. Co za aromat. To jest naprawdę bardzo dobre, ale jeden kawałek to zdecydowanie za mało. Jak miło, że Lili ma dokładkę. Ej, Jess, jak śmiesz kraść moje ciasto? Myślałam, że nie będziemy się teraz kłócić, ale zmusiłaś mnie do tego. Jak mogłaś, złodziejka? Wszystko zniszczyłaś, nie wstyd ci? Ech, dobra, będziemy budować wszystko od nowa.